projekt innowacyjny, pokazujący, że transformacja gospodarcza się rozpoczyna. Cieszę się, że rozpoczyna się w Żorach. Tutaj wielka zasługa pana marszałka Kałuży, wielka zasługa pana prezesa Janusza Michałka, wielka zasługa Departamentu Rozwoju Regionalnego, Departamentu EFR-u za to, że udało się to wszystko dopiąć, stworzyć. To też jest kierunek, w którym będziemy się rozwijać, czyli miejsca, gdzie można w sposób innowacyjny łączyć biznes, ale jednocześnie stworzyć możliwości rozwoju. Myślę, że prezes Michałek powie już też o szczegółach, ale powstanie Xenona, projektu innowacyjnego, którego jeszcze w Śląsku, na Śląsku nie było, z pewnością jest też krokiem milowym w transformacji. Niespełna tydzień temu przyjęliśmy strategię Zielone Śląskie i projekt świetnie się wpisuje w tą strategię. Małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacyjne badania, rozwój, miejsca, gdzie mogą wzrastać. To też są nasze doświadczenia z Platformy Regionów Górniczych. Ja też się pochwalę, że tutaj Komisja Europejska DigiRegio bardzo nas chwali za własne projekty, za innowacyjne projekty. My nie czekamy na to, aż ktoś nam przyjdzie i wskaże palcem, zróbcie to, zróbcie tamto. Sami tworzymy tą strategię, ona trafia na podatny grunt. Łączenie, synergia środków unijnych z biznesem, z doświadczeniem jednej z najlepszych stref ekonomicznych na świecie, w Europie. Myślę, że to pokazuje tą bardzo dobrą synergię. I też subregion zachodni, bardzo istotny. Dlaczego? A dlatego, że mamy tutaj dużo przemysłu i sektora górniczego, okołogórniczego i trzeba tą stworzyć wartość dodaną. Nie dalej jak półtora miesiąca temu, dwa miesiące temu podpisanie umowy partnerskiej, umowy społecznej pomiędzy stroną związkową a stroną rządową w zakresie transformacji, odejścia od węgla. My już przygotowujemy projekt, co za parę lat będzie się działo. Dzisiejsze podpisanie umowy nie jest to ważny front, tylko jak powiedziałem, następnie kolejny kamień milowy do stworzenia miejsca biznesu, do stworzenia miejsc pracy innowacyjnych. I myślę, że takich projektów będzie powstawało coraz więcej. Jesteśmy przed jednym nowej perspektywy finansowej. Oczekujemy, że te negocjacje pomiędzy Komisją a rządem i też Parlament Europejski to jak najbardziej to wszystko szybko przegłosuje, bo my jesteśmy gotowi z projektami. Czekamy tylko na te zielone światło, żeby negocjować. Mamy dobre projekty, a myślę, że Xenon do nich się zalicza i z pewnością będzie innowacyjnym, wiodącym przedsięwzięciem tutaj właśnie w Żorach. I myślę, że tworzy się tutaj nowa historia gospodarcza województwa śląskiego.